Jan Jakub Kolski jest jednym z najciekawszych i najbardziej osobnych twórców w kinie polskim. Jako reżyser i scenarzysta swoich filmów wyrobił swoją wyjątkową poetykę i bardzo łatwo można się zorientować, że to jest film Jana Jakuba Kolskiego. Niestety w ostatniej dekadzie wszystko wskazywało na to, że jego artystyczny pazur troszkę się stępił i każde kolejne premiery filmów Jana Jakuba Kolskiego nie były już takim wydarzeniem kulturalnym, jak niegdyś. Ale na szczęście z odsieczą nadchodzi Ułaskawienie, czyli najnowszy film Kolskiego. Warto już na początku zaznaczyć, że historia opowiedziana w Ułaskawieniu jest w pewnym stopniu prawdziwa, a przede wszystkim prawdziwi są bohaterowie tej historii, czyli Jakub i Hanna Szewczykowie, to tak naprawdę są dziadkowie Jana Jakuba Kolskiego. Prawdziwy jest też punkt wyjścia tej historii, czyli zabicie syna Jakuba i Hanny, Wacława, który działał w partyzantce po II wojnie światowej, który nie godził się na władzę komunistyczną i został zamordowany przez wcześniejszego kolegę z AK. I prawdziwy jest również fakt, że trumnę Wacława Szewczyka, pseudonim Odrowąż, głównie tego miana się w tym filmie używa, był wykopywany parokrotnie ze swojego grobu, dlatego że UB musiało się koniecznie upewnić, że ten oto człowiek nie żyje. Niewątpliwie jest to jedna z najbardziej osobistych historii Jana Jakuba Kolskiego. Należy jednak pamiętać, że dziadkowie reżysera byli już portretowani w jego filmach, bo w dużym stopniu o dziadku Jakubie był Pogrzeb kartofla, o tym, że był więźniem w Auschwitz. Wariacją na temat biografii dziadka była również Szabla od komendanta, o jego przeszłości w Legionach Piłsudskiego. Dziadkowie pojawiają się też w historii kina w Popielawach, chociaż jest to zdecydowanie trzeci plan tej opowieści. Widać, że Kolski nie może odciąć się od swoich korzeni, a nawet nie chce się od nich odcinać, ponieważ wraca do swojego dzieciństwa, wraca do tych mitycznych Popielaw wsi mazowieckiej i wraca również do historii swoich dziadków. Ale nigdy wcześniej jeszcze tej historii nie opowiadał w sposób tak dosłowny, tak osobisty, korzystając jednak tak drobiazgowo ze zdobytych przez siebie również faktów, ponieważ chodził do Instytutu Pamięci Narodowej, żeby te wszystkie konkretne fakty związane z śmiercią swojego wuja ustalić. Poza tym warto dodać, że ta część, o której mówiłeś, ten zarys wstępnej historii, czyli właśnie dziadkowie, wujek Kolskiego, jakby to wszystko się zgadza, a kolejna część tego filmu to jest tak naprawdę zrealizowanie marzenia babci Kolskiego, która chodząc na grób swojego zmarłego syna mówiła o tym, że chciałaby go pochować gdzieś wysoko w spokojnej ziemi. I Kolski bierze to w sposób dosłowny i funduje swojej babci już po jej śmierci taką opowieść, kiedy to ona razem ze swoim mężem decyduje się zabrać zwłoki swojego syna w trumnie i przejechać całą Polskę, żeby właśnie pochować go gdzieś w górach. To jest ciekawa pod wieloma względami opowieść, ponieważ zazwyczaj mimo wszystko ukojenie bohaterowie Kolskiego znajdują na tej popielawskiej wsi. Tutaj to ukojenie jest zupełnie gdzie indziej. Trzeba się stamtąd wyprawić, bo akurat w danym momencie nie ma spokoju. Zresztą to jest też sportretowanie bardzo specyficznego czasu. To jest Polska roku 1946, zaraz po wojnie, gdzie nie można powiedzieć, że mamy do czynienia ze spokojnymi czasami. Ludzie żyją w biedzie, dzieją się repatriacje, mamy zbiegłych więźniów z różnych obozów. Są to Niemcy, mogą to być jacyś Żydzi, grasują bandyci po wsiach, jest wojsko rosyjskie, które też nie jest tu zbyt pozytywnie przedstawione. Także mamy taki bardzo nieprzyjemny pejzaż, niby już czasu spokoju powojennego, a jednak wprowadzania nowego ładu, nowej rzeczywistości, która wcale niekoniecznie jest przyjemna dla wielu obywateli. I właśnie z tych względów, o których mówisz, Ułaskawienie to przede wszystkim fantastyczne kino drogi. Dzięki tułaczce bohaterów mamy szansę uszczknąć troszkę z tej atmosfery po wojnie. A są to też przedziwne czasy duchowo i to też udaje się pokazać w tym filmie. W sensie, że z jednej strony ta pamięć wojny no cały czas jest żywa. Główny bohater był więźniem Auschwitz. Jego żona była brana na brutalne przesłuchania za to przez UB. Więc ta krzywda cały czas tam żyje, a z drugiej strony trzeba żyć dalej.
A dalsze życie wiąże się z tym, że dawni wrogowie, albo nie tak dawni wrogowie, teraz mogą być zdani na twoją łaskę i niełaskę. I co wtedy zrobić? A z drugiej strony chce się mieć szansę przetrawić w swoim czasie tą traumę, jaką była wojna. I tutaj w sposób dosłowny chce się pochować tego syna, który reprezentuje tą pamięć o wojnie i jej krzywdach. Więc bardzo czuć w tym filmie, że to jest próba przepracowania żałoby, ponieważ na samym pochowaniu syna też się ta historia nie kończy. Tutaj są różne etapy przechodzenia tej żałoby. I pod tym względem ten film ma dużą wartość terapeutyczną i nie tylko oczywiście dla Jana Jakuba Kolskiego, ale dla każdej osoby, która musiała się mierzyć z jakąś traumą albo ze śmiercią kogoś bliskiego. Po co mam pamiętać, kiedy chcę zapomnieć? Obecność samego Kolskiego w tej historii jest bardzo dosłowna, ponieważ słyszymy jego głos z offu, a poza tym mamy takie zdjęcia, które wyglądają jak z rodzinnego archiwum, jak takie home movie, nakręcone zresztą przez samego reżysera na planie kamerą 16 mm. I te zdjęcia co jakiś czas się pojawiają. No i tutaj z jednej strony to jest wskazanie na taki bardzo intymny, osobisty obraz, a z drugiej strony mam jednak takie poczucie, że nie zawsze te zdjęcia są funkcjonalne. Od czasu do czasu zostają ponownie wprowadzone i trochę nawet burzą taką czwartą ścianę w tym przypadku. I nie wiem, czy to było stuprocentowo potrzebne. Też mam wrażenie, że poza takim dodatkowym wymiarem osobistym te wstawki nie mają żadnego uzasadnienia narracyjnego w tym filmie, ponieważ też czasem wręcz zaburzają tempo narracji. Jakby jest to nam kompletnie niepotrzebne do poznania tej historii dziadków. Mnie się wydawało, że te zdjęcia wprowadzą nas w historię i wyprowadzą nas z tej historii, ale tak się nie dzieje, bo one właśnie jeszcze w kilku momentach dopełniają ją i nie do końca wiemy dlaczego. I tutaj pojawia się kluczowy problem tego filmu, a mianowicie, czy jednak Jan Jakub Kolski nie był zbyt blisko tej historii, aby móc nam ją opowiedzieć w taki pełny sposób. Bo też pojawia się problem z przedstawieniem postaci dziadków. To z jednej strony są fantastyczne role Jankowskiego i Błęckiej-Kolskiej. Naprawdę fantastyczne. Jeżeli oglądaliście Kogel Mogel 3 przypadkiem, tak się zdarzyło w waszym życiu, to koniecznie idźcie na ten film, żeby jakoś zmazać pamięć o tym, co tam się zadziało z Błęcką-Kolską. Tutaj to jest zupełnie coś innego. To jest fantastyczna rola, za którą myślę, że Błęcka-Kolska by dostała Oscara, gdybyśmy żyli w Ameryce. Ale dostała nagrodę w Gdyni, o tym trzeba pamiętać, tak. I w ten sposób też doceniono jej bardzo osobisty wkład. Właśnie, bo to, jak historia jej postaci łączy się z jej osobistą historią, to jest właśnie ta kwintesencja sztuki. Kiedy artysta w sposób twórczy stara się przepracować swoje traumy, swoje demony, i przez to daje swoim widzom, odbiorcom coś wyjątkowego. Co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że postaci Hanny i Jakuba mogły zostać znacznie lepiej rozpisane. Wydaje mi się, że te postacie są nam pokazane zbyt oszczędnie i przez to nie ma się takiego poczucia, że to są dwa wyjątkowe charaktery. Te dwie postacie troszkę nam się spajają w jedno i przez to ich konflikt, który narasta podczas tego filmu i który ma swoje poważne konsekwencje, też nie jest zbyt zrozumiały. Troszkę do końca nie wiemy, o co tam chodzi, możemy się tylko domyślać. No właśnie, bo nie byłoby problemem, gdyby z tych dwóch postaci stworzyć coś na kształt jednej postaci rodziców, którzy chcą przedsięwziąć jakieś działanie, ale tutaj Kolski jednak próbuje te postaci antagonizować, ich wspomnienia związane z wojną, ich podejście do dzieci, ale to nie wybrzmiewa właśnie wystarczająco mocno, a na tego rodzaju rzeczach ten konflikt jest oparty i też nie zawsze wiemy, kto komu chce wybaczać i dlaczego, bo to wybaczanie swoim oprawcom też jest tutaj ważne, ale to też się tak troszkę zmienia, raz bardziej wybaczający jest Jakub, później bardziej wybaczająca jest Hanna, ale to nie wynika jasno z wydarzeń, które nam są pokazywane w filmie. I rzeczywiście być może Kolski jest za blisko ze swoimi bohaterami, za bardzo ich zna, żeby ich zróżnicować. Ponadto zdarza się tutaj
kilka innych fałszywych nut. Na przykład to wojsko rosyjskie jest przedstawione w taki najbardziej zohydzony, stereotypowy sposób, że to jest jedno wielkie bydło, które chce tylko kraść i gwałcić. Pomimo, iż na przykład postać Niemca Kolski bardzo się stara zniuansować, więc tutaj mamy trochę taki dysonans poznawczy. Ponadto fakt, że ten film nie ma do końca jasno zarysowanego konfliktu, że to jest tak naprawdę film drogi z jednym konkretnym celem i mamy tylko takie delikatne zwroty akcji związane z co tym razem się stanie z trumną złego i z butami, bo tutaj motyw butów też jest bardzo ważny, ale też bardzo ładnie przedstawiony metaforycznie, więc tutaj akurat nie można mieć zastrzeżeń. Ale przez fakt, że ten film nie ma takich wyrazistych zwrotów akcji, czy jasno zarysowanego konfliktu, tylko jest takim szkicem o konkretnych czasach i tułaczce dwójki bohaterów, to nie jest film, który się tak łatwo ogląda, chłonie i czasem ciężko w niego wejść i się tak mocniej zaangażować emocjonalnie. Ale też jedną z podstawowych zalet Ułaskawienia jest dla mnie właśnie atmosfera. Może nie same wydarzenia, w nie jest dużo trudniej wejść, ale rzeczywiście Kolski nawet w swoich najsłabszych filmach potrafi wykreować atmosferę danej opowieści. Tutaj ta atmosfera jest dosyć nieprzyjazna, mroczna. Nawet natura, która zazwyczaj jest bardzo pozytywnie przedstawiana u Kolskiego, no też czasem przysparza bohaterom problemów. Jest zresztą jedna taka scena, gdzie kłopoty z trumną wiążą się właśnie z żywiołem przyrody. Tak, to jest ogromna siła tego filmu, a ponadto Kolski fantastycznie umie pisać dialogi. Ta śpiewność tego, jak mówią postacie, to, że mają taki własny idiolekt, tego się fantastycznie słucha. Ale to Kolski potrafił zawsze, chyba najlepiej udało mu się to w Pograbku, gdzie po prostu bohaterowie mówią poezją ludową. I tutaj też jest kilka takich scenek dialogowych, rzeczywiście no, fantastycznie soczystych i oddających tą sytuację i tych bohaterów w tej właśnie tułaczce. Ponadto w takiej trzecioplanowej roli, co nas bardzo zaskoczyło, pojawia się Krzysztof Globisz. I jest to jedna z jego pierwszych ról już po Udarze. I ten fakt chyba tylko Kolski mógł tak dobrze ograć. Znaczy to jest niesamowite, co Kolski tutaj robi z Globiszem, ale też ma ogromne doświadczenie w wykorzystywaniu takich innych postaci, jakoś tam upośledzonych, doświadczonych przez życie i nie próbuje się tej postaci Globisza uwzniaślać. Widać, że Globisz ma problemy z chodzeniem, z mową i to jest to wykorzystane i pokazane, to jest też ludzkie i nawet bywa taka lekko groteskowa scena z tym związana, ale na plus bardzo wykorzystanie w ten sposób postaci Globisza i przypomnienie, że takiego wielkiego aktora również w takim stanie można wykorzystać. Choćby dla scen z Globiszem, które naprawdę zapadają w pamięć, zwłaszcza taka rozmowa przy konfesjonale, no, choćby dlatego warto zobaczyć ten film. Pochowamy się na wysokowodach, chcemy. Bo nas na to po ludzku stać. Z naszej strony polecamy ten film i w ogóle zachęcamy do zapoznania się z filmografią Jana Jakuba Kolskiego, ponieważ jest to twórca o wyjątkowej wrażliwości i spojrzeniu na świat. A ponadto mieszka w okolicach Łodzi, więc nawet nam się zdarzyło go spotkać na seansach Unlimited, bo chyba też ma Cinema City Unlimited, także czasem się gdzieś tam pojawia. I to jest urocze. A od nas póki co to by było na tyle. Bye.